Bożena Grzegorze. W miesiącu styczniu zarząd spotkał się na 5 roboczych spotkaniach. W tym czasie przewodniczący Sławomir Góra brał udział w szeregu spotkań. I tak, w 3 liceum ogólnokształcącym tutaj spotkanie dotyczyło oceny zaawansowania prac budowy hali. W Zygicie tutaj spotkanie dotyczyło omówienia realizacji zadań i modernizacji ulicy Obrońców Krzyża i ulicy Wojciechowskiego. Spotkał się też z projektantem ogródka przy ulicy Fantimskiej. Kolejne spotkanie z komendantem Straży Miejskiej. Tutaj tematyka dotyczyła reorganizacji struktur straży. W Szkole 101 było spotkanie dotyczące przekazania monitoringu z dawnego Gimnazjum 41. Z inspektorami Zygitu omówił kwestie dotyczące pielęgnacji zieleni. Odbyło się też spotkanie z projektantem dojścia do kościoła na osiedlu Kalinowym. Odbyły się też konsultacje w Zygicie na temat monitoringu na terenie dzielnicy oraz kolejne też w Zygicie dotyczące już realizacji zadań na 2014 rok. Pan Stanisław Bury, członek zarządu, brał udział w komisji do spraw przekazania ogródka Jordanowskiego w spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka w osiedlu przy Arce oraz w spotkaniu w Zygicie, które dotyczyło realizacji zadań na 2014 rok w zakresie wskazanych zadań przez dzielnicę. Pan Grzyb przygotował materiały do przetargu dotyczące druku naszych gazetek. Ja uczestniczyłam w obchodach 35-lecia zespołu Hammernik oraz w finale konkursu kolęd w języku angielskim, który to konkurs obejmował szkoły podstawowe i przedszkola naszej dzielnicy. W tym czasie zostały wystosowane pisma i tak do MOPS-u, Policji i Straży Miejskiej, tutaj kwestia ponownego najmu na osiedlu Kazimierzowskim. Do prezesa spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka wystosowano zaproszenie na Komisję Infrastruktury. Do mieszkanki ogródków działkowych wysłaliśmy informację, w której są dane stwierdzające, jak na chwilę obecną, przy obecnych przepisach prawnych, brak możliwości dzielnicy zmiany punktów mieszkaniowych. Do Adremu kilka pism i tak kolejno dotyczyły one. Naprawy ulicy przy Albertyńskim 27, remontu chodnika przy Arce 17, remontu parkingu Albertyńskie 22, remontu parkingu i chodnika Albertyńskie 33. Do mieszkańców z ulicy Cienistej wysłaliśmy odpowiedź dotyczącą remontu nawierzchni bitumicznej ich ulicy. Do NPO poszło pismo z dołączonymi zdjęciami, na których wskazaliśmy nieprawidłowe ustawienie koszy na śmieci. Do Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Mieszkalnictwa, tutaj pytanie w sprawie ponownego najmu na osiedlu Wysokim. Do Zygitu pismo w sprawie pionowego oznakowania ronda Hipokratesa oraz rozeznania możliwości oznakowania skrzyżowania przy ulicy Bogusza. Do mieszkańców na osiedlu Lotnisku 18 tutaj pismo w sprawie uporządkowania terenu przy tej posesji. Do spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka, Policji i Straży wysłano zaproszenie do ich przybycia na obrady, do rady, na spotkanie, które ma dotyczyć kwestii graffiti. Do Zygitu pismo dotyczyło realizacji wniosków Komisji Infrastruktury i tak kolejno remontu progu przy ulicy, na ulicy Urbanowicza, wymiany uszkodzonych koszy na plantach wieńczyckich, naprawy uszkodzonych lamp przy Arce 15 i 18 oraz zwiększenia częstotliwości upróżniania koszy oraz sprzątania trawników. Ten temat, czyli zwiększenie częstotliwości upróżniania koszy i sprzątanie, zwiększenie też intensywności sprzątania trawników,
też zostało wysłane do RPO. Do mieszkańca Albertyńskiego 34 odpowiedź w sprawie zapytania dotyczącego parkingu. Do ZIKIT-u podział trzech działek dla budowy miejsc postojowych na osiedlu Jagiellońskim oraz przekazanie wyceny szkody zniszczenia obrzeży chodnika przez przyczepę gastronomiczną. I ostatnie już pismo do Zakładu Opieki Zdrowotnej. Tutaj była poruszona kwestia oznakowania dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy tymże Zakładzie Opieki. Proszę bardzo, pan Stanisław Burysz. Proszę Państwa, w miesiącu styczniu odbyło się jedno delegowanie. Pani Chałacińska, bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich. I chciałem tutaj prezentację pokazać, bo ostatnio pokazywałem ogródek jordanowski Albertyńskie 13, gdzie niepełne było wykonanie bodajże tej nakładki pod urządzeniami plastikowej, a w związku z tym odbyło się dodatkowy odbiór. No i mieliśmy, proszę Państwa, zastrzeżenia, że dosyć takie kolory smutne były, Pani Agnieszko. Nie było takich, jak żeśmy to proponowali. Nie wiem, z czego to wynika. Ale tutaj nie sugerowałbym się tym, co Państwo zauważycie, bo ten żółtnik też oddaje kolory niewłaściwe. Podobne. Ale, proszę bardzo, niby, że to jest czerwony kolor. Czerwony i z lewej strony jest niebieski. Ogródek został wyposażony w trzech kolorach. Niebieski, czerwony i zielony. Pod jednym urządzeniem to jest czerwony. Tu jest niebieski pod huśtawkami i, proszę Państwa, zielony pod kamzelą. Staś. No. Nie oddaję, ale te kolory naprawdę nie są takie, takie niewyraźne. No. To było do uzupełnienia. Proszę Państwa, od Pani Chałacińskiej dostałem zdjęcia i chciałbym, żeby Pani Chałacińska się ustosunkowała do poszczególnych zdjęć, bo nie wiem dokładnie, o co chodzi, a nie chciałbym tutaj przekręcać intencji fotografa. Proszę bardzo. To znaczy, proszę Państwa, podczas ostatniego odbioru okazało się, że ponieważ odbiór odbywał się w styczniu, umowa z firmą, która utrzymywała nam bieżące utrzymywanie ogródków, zakończyła się 31 grudnia. A więc natomiast nowa umowa z nowym wykonawcą miała być podpisana 16 stycznia dopiero. I stworzyła się dziura pomiędzy zakończeniem umowy i podpisaniem nowej umowy. Na ogródkach był straszny bałagan. W ogóle nie było sprzątane. Była cała masa butelek porozrzucanych jeszcze po libacjach noworocznych i sylwestrowych. Szkło, butelki po piwie, po alkoholu, papiery, no obraz nędzy i rozpaczy. Ja wcześniej przeszłam sobie po tych ogródkach, zanim poszłam na to spotkanie zwierzęcego utrzymania i to był po prostu koszmar. Nie miałam aparatu, nie mogłam zrobić zdjęć. Natomiast to, co Państwo widzicie, to jest już posprzątane w tym samym dniu przed po prostu komisją i wykonał to stary wykonawca. Natomiast firma, która wygrała przetarg, jest to firma adremowska i no zobaczymy, jak to będzie wyglądało z informacji, które posiadam, a nie chcę przesądzać. Ja mam po prostu ogromne obawy z uwagi na to, że firma ta zatrudnia tak naprawdę na umowę tylko trzech pracowników, natomiast
cała reszta ludzi, których zatrudniają, jest to generalnie, są to ludzie z łapanki. Obawiam się, że będziemy mieć duży kłopot, nie mówiąc o tym, że firma nie posiada sprzętu. Nie posiada swojego sprzętu i w specyfikacji, którą złożyła do przetargu, napisała, że ma możliwość pożyczania od innych firm, więc ja jestem pełna obaw, jak to będzie wyglądało. No cóż, no zobaczymy. Te zdjęcia, które Państwo widzą, tu było niedosprzątane, dlatego pokazałam, są jeszcze patyki porozrzucane, trochę gałęzi. Natomiast generalnie firma, tak jak mówiłam, firma, która zakończyła pracę na naszych ogródkach dnia 31 grudnia, na interwencję, w zasadzie interwencyjnie posprzątała te ogródki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania do bieżącej pracy zarządu? Bardzo proszę. Nie widzę. A więc przechodzimy do kolejnego punktu.